Mamy dane wyrażenie algebraiczne 36a do 8, dodać 2b razy b do 6. No i naszym zadaniem jest zapisanie tego wyrażenia w postaci iloczynu dwóch czynników. No i jak zwykle zachęcam Cię do zatrzymania odtwarzania filmu i podjęcia próby samodzielnego rozwiązania zadania. Zanim zobaczysz moje rozwiązanie, no moje rozwiązanie jest takie, że ja będę chciał zapisać to jako różnicę kwadratów. Tutaj mam sumę takich wyrażeń, a chcę zapisać jako różnicę kwadratów. I wtedy będę mógł skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia na różnicę kwadratów. No dobrze, no to zacznijmy może od tego, że spróbujemy zapisać to pierwsze wyrażenie jako kwadrat czegoś. Czyli to zapiszę jako kwadrat czegoś. Kwadrat czego? 36 to jest 6 do kwadratu, a a do ósmej to jest kwadrat a do 4. Czyli jak napiszę to w takiej postaci, to będzie się zgadzać, no bo 6 do kwadratu to będzie 36 a do czwartej i jeszcze do kwadratu, to będzie a do 4 razy 2, czyli a do ósmej. Dobrze, no to pierwsze wyrażenie mam w postaci kwadratu. Teraz zajmijmy się tym drugim. No, powiedziałem, że chcę mieć po pierwsze różnicę kwadratów. No to napiszmy minus. No i żeby się zgadzało, muszę napisać minus 1. Minus, minus 1 to jest plus 1. No i kwadrat jakiego wyrażenia to jest? No, jak wezmę pierwiastek z dwóch razy b do trzeciej i podniosę to do kwadratu, no to się będzie zgadzać, no bo pierastek z 2 do kwadratu to będzie 2, b do 3 do kwadratu to będzie b do 6. No czyli się zgadza. No to jeszcze nie jest różnica kwadratów. Ale jeżeli znajdę liczbę, której kwadratem jest minus 1, no to będę miał różnicę kwadratów. No a jaka liczba podniesiona do kwadratu daje minus 1? No jednostka urojona i podniesiona do kwadratu daje właśnie minus 1. Czyli jeżeli minus 1 Zastąpię przez i kwadrat, no to będę miał różnicę kwadratów, no bo będę miał po prostu 6a do czwartej do kwadratu, odjąć. No i teraz, jeżeli zamiast minus 1 i do kwadratu, no to tutaj mogę napisać pod kwadratem i razy pierwiastek z dwóch, razy b do trzeciej i całość do kwadratu. No bo i do kwadratu to jest minus 1, wszystko się zgadza. No i teraz mogę skorzystać, tak jak mówiłem, ze wzoru na Różnicę kwadratów ze wzoru skróconego mnożenia i napisać, że to jest różnica tych wyrażeń razy suma tych wyrażeń, czyli tutaj będę miał różnicę tych wyrażeń pomnożoną przez sumę tych wyrażeń. Czyli tutaj będę miał 6a do 4, tutaj też będę miał 6a do 4, no a tutaj będę miał odjąć i razy pierwiastek z 2 razy b. Do trzeciej, a tu będę miał dodać i razy pierwiastek z dwóch razy b do trzeciej. No i skorzystałem z tego wzoru stosowanego mnożenia. No i zapisałem to wyrażenie, którego zaczęliśmy, jako iloczyn dwóch wyrażeń. Można sprawdzić, i zachęcam Cię również do wykonania tego ćwiczenia, że po wymnożeniu wyjdzie z powrotem to samo, od czego zaczęliśmy.